Zwiedzając miejsca znajdujące się na Szlaku Papieskim w Małopolsce, nie sposób ominąć klasztoru Paulinów na Skałce w Krakowie. Przy wejściu do klasztoru znajduje się pomnik Jana Pawła II, który ma być upamiętnieniem wizyty Ojca Świętego w kościele na Skałce 8 czerwca 1979 roku. Papież odwiedził klasztor w 900. rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Stanisława. Kolejnym miejscem, które odwiedzimy, będzie sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Bazylika Bożego Miłosierdzia została poświęcona przez Ojca Świętego 17 sierpnia 2002 roku. Przypomina o tym tablica pamiątkowa znajdująca się przy wejściu do bazyliki. Żywym pomnikiem wdzięczności Bogu za pontyfikat Jana Pawła II jest Kaplica Wieczystej Adoracji. Przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach powstaje Centrum Jana Pawła II. Centrum Jana Pawła II, nie lękajcie się, znajduje się na terenie dawnej fabryki chemicznej Solvay, w której Karol Wojtyła pracował w czasie II wojny światowej jako robotnik. W kościele na terenie centrum znajdują się relikwie Jana Pawła II. Ostatnim punktem naszej wyprawy śladami Jana Pawła II są Wadowice. To rodzinne miasto Karola Wojtyły, w którym mieszkał w latach 1920-1938. Znajdujemy się na wystawie zastępczej z domu rodzinnego. Wystawa jest urządzona w kaplicy domu katolickiego i jest to replika mieszkania, gdzie możemy zobaczyć pamiątki przeniesione z domu rodzinnego. Wystawa zastępcza została urządzona na czas remontu, który rozpoczął się jesienią ubiegłego roku, to znaczy roku 2010, i według wszelkich prognoz, planów ma się skończyć w roku 2012, z końcem tego roku. I na ten czas właśnie, żeby w Wadowicach móc dotknąć jakiejś cząstki życia naszego papieża związanego z tym okresem 18 lat, tutaj jest ta wystawa zastępcza. Jest to replika mieszkania i w tej replice są po prostu przeniesione rzeczy, które były do tej pory w domu papieża, nieliczne sprzęty oryginalne z mieszkania, potem rzeczy w gablotach, różne dokumenty, świadectwa związane zasadniczo z tym okresem wadowickim. Tutaj papież akurat są wspomnienia, które snuł w Wadowicach. Wspominał właśnie, że grali Antygonę Sofoklesa i na tej scenie jest akurat ten fragment przedstawiony. Nie wiemy, jakie sztuki były grane w tej kaplicy domu katolickiego, ale na pewno ta scena, mówię, zna ślady Karola Wojtyły jako gimnazjalisty. Od początku istnienia wystawy, która była już w domu papieża od roku 1984, były zgromadzone te rzeczy oryginalne, a później stopniowo, to znaczy to już było w latach właściwie 2000 roku, kiedy te rzeczy z Watykanu tutaj przez z inicjatywy siostry Magdaleny, ówczesnej kustosz, a przez pośrednictwo siostry Tobiany z Watykanu zostały tutaj przekazane od Ojca Świętego, jak właśnie te rzeczy, sutanny, szaty liturgiczne i takie inne pamiątki związane z tym okresem już papieskim. Podkreślam jeszcze, bo wystawa jest urządzona, mówiłam, jako replika, ale że w oknach jest pokazany widok taki, jaki był z mieszkania, to znaczy na kościół. Papież, będąc w Wadowicach, podkreślał związek tych dwóch domów, Domu Bożego i Kościoła. Dlatego uważam, że to jest tak wiernie oddane akurat na tej wystawie. Mimo że dom, ta replika znajduje się po drugiej stronie kościoła, to jakby jest ta zachowana, ta ciągłość miejsca. Kościół Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach był miejscem szczególnym dla Jana Pawła II. Tutaj został ochrzczony, przyjął pierwszą komunię i został bierzmowany, a także odprawił mszę prymicyjną. W czasie swoich wizyt w Polsce Jan Paweł II 3 razy odwiedził kościół w Wadowicach. W bocznej kaplicy tej świątyni znajdują się jego relikwie, przy których można pomodlić się oraz oddać cześć wielkiemu Polakowi.